Dzień dobry, YouTube. Tak jak widzieliście, to będzie sprzęt, który będziemy dzisiaj używali. To są nogi. 20 dni przed pierwszym startem w tym sezonie. To jest, mi się wydaje, raz, co liczę, zaraz powiem, dwa. Jeszcze trzy treningi nóg zostały przed pierwszym startem. Na dzień dzisiejszy, potem wszystko sobie tak, może na koniec odcinka też coś omówię, jak to wygląda, bo zrobię osobny odcinek, update. Natomiast dzisiaj nogi pomieszane, czyli czwórki, dwójki na zmianę robione. Nieraz więcej na dwójki, nieraz więcej na czwórki, tak po prostu jak wejdzie. Zaczynamy od, szybciutko teraz powiem, bo chyba w trakcie nie będę się za bardzo odzywał. Uginanie nóg, później mamy przysiad. Nie, później mamy prostowanie, już tak się dzieje, uginanie, prostowanie, potem wejdę na przysiad, potem robię podgięcia, potem wypychanie na suwnicy, potem martwy ciąg ze sztangielkami, potem jeszcze raz wypychanie, ale jedno nóż, łydeczka i do domu. Dobrze naliczyłem? Będzie dobrze, nie? Będzie dobrze. Pro50 na Instagram możecie też wejść jeszcze do zdobycia, jest ta koszulka limited edition, także zapraszam 20 dni przed startem nogi. Dziękuję bardzo. Thank you.
My trenujemy, a tu zawsze w międzyczasie prace konserwowe trwają. Każda chwila jest wykorzystywana. Siady i tam już będzie, tak już ma powtórzenie, ciutkę mniejszy. Wiadomo, że metabolizm teraz
jak w piecu górniczym wszystko mocno działa, niby tego jedzenia jest, niby nie, co to jest tego jedzenia, ale to wszystko wpada i zaraz tego nie ma. To jest tak, jak normalnie człowiek funkcjonuje, jak normalny samochód, gdzie pali 5-8 litrów na 100 i przy takiej samej ilości paliwa teraz spalanie, jak jest w samolocie odrzutowym. Wlejesz, nie ma. Ale co? Tak to już musi być, my to dobrze znamy. Dobra. Pierwsza rozrywka za nami, a teraz włożymy talerze z 25 i takie słuszne 37 kilo, żeby potem nie było dużo wkładania. To tutaj pyknę. Jednego. Okej. O, samo wkładanie. Już bicep zrobiony. Okej, i lecimy. Kolejna seria. Fajnie, bezpiecznie, nic się nie dzieje. Zabezpieczenie jest na dole, zabezpieczenie do góry. Jak mi się przysiadło, to jest mikrofon tu, to nie ma problemu. Fajnie wchodzi. Yep. To była ostatnia seria w tym ćwiczeniu. Teraz sobie wyjdziemy na dwójki, na podgięcia i potem na szeroko, na suwnicę, a potem jeszcze dalej. Okej. Okay.
I takie podgięcia. Jeszcze dołożymy ciężaru, ale już nie za dużo. Nie jest takie ciężkie, ale jak się dopnie w tej dolnej fazie, w tym zgięciu, przytrzyma sekundkę i jest większa liczba powtórzeń 12-15, a to wchodzi dobrze. Ale jeszcze trzeba położyć. Dopniesz nogą. Nogą musisz pan. Jeszcze raz. Okej. Ano tak to jest. Z tymi nagrywaniami tak to jest. Że człowiek nie może sobie spokojnie poćwiczyć, tylko musi z kamerą latać. Dobra. Czekaj, może na pękiery założę. Jep. O. Finito. Pyk. I elegancko. Robisz tym? Rób. Dawaj. Stop. I. Stop. I. O. Czuć? Elegancie, co? I suwnica szeroko, ale żeby to większe było dopięcie, nie że brakuje ciężaru, ale rzucimy sobie gumę z obydwu stron i te nagibiemy te duże 37. Ej, ja źle policzyłem tam na tym, bo to były 37, a nie dwójki. No, czyli źle policzę. Dobra, to sobie rzucimy. A nie, ty włożyłeś. A dobra, to się przyda. No, a na razie. Tu wziąłeś to mniejszą, nie? Ale to. Od razu. Jeden jest 32, drugi jest 37. Okej. Okay. Sprawdzimy, jak to się ma. No, załaduj od razu, tak. Co się będziemy tam bawić? Czary Mary. Uła.
poczuć, że guma robi robotę. Pięknie. I tu myślę, że zrobimy jeszcze, to była pierwsza, jeszcze trzy serie takie, bo to było za lekkie, mocno za lekkie. Dawaj. Możesz chapnąć, jak chcesz tam. Solidnie. Jeszcze jedną zrobimy, ale dołożymy ciężar i też tak solidnie. Kurde, teraz trzeba uważać, bo wszystko jest tak suche. Myślę o stawach, żeby kurczę nie przekroczyć tej wąskiej bariery, bo się chce więcej dźwignąć, no ale mięsień, stawy przede wszystkim, więzadła wysuszone nie są do tego, do takich ciężarów przygotowane. Okej, fajnie. Dobrze. Weźcie pięcie do łóżka. Nie, jeden starczy chyba. Czy mówisz dwa? Dobra, jak już wziąłeś. Czekaj, wezmę od ciebie. I tak to z Przemkiem robić trening, widzisz? Nawet nie liczę ciężaru, bo no, po prostu ma być ciężko. Nieistotne. Tak naprawdę ciężar, tu to musi być ciężko. A czy to jest 500, czy 700, czy 300, nieistotne. Byś robił przysiad z gołą sztangą, stojaki, to jest jeden do jednego przysiad. Zrobiłeś 200, to zrobiłeś 200. A na tych maszynkach fajnie się robi, super bezpiecznie, ale ciężar nie ma się czym chwalić. A sobie policzę. To mamy 37, 37. Licz. Liczysz? Dobra. 74 dodać 33. 107. 108, 109, 110 i 30, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 230 i 45. 240? No, około 280. Dobra, nie warto tak, tylko plus guma 500. Dobra, nieistotne, żeby więcej czasu na odpoczynek było. Nieistotne.
Najważniejsze, żeby wyglądać. O, dobra. To tutaj miałem ostatnią serię tego. Przemek za chwilę zrobi. Teraz sobie zrobimy z dwie serie, bo dwójki też robię z plecami. O, przepraszam. Ale to sobie z dwie zrobimy martwego ciągu. I potem jeszcze jedną nóż. Z jedną albo dwie serie. Ale to tak jedna po drugiej. Sobie zrobimy nieduży ciężar. Jedna noga, druga noga. Jedna noga, druga noga. I to będzie finito. I łydeczka. Ale jeszcze zrobimy na koniec hyperextension. Takie też dopięcie bez żadnego ciężaru. I to by było na tyle. Zapamiętałeś, bo już się pogubiłem. Dobra, okej. Okay. Jeszcze to nie nagraliśmy. Nie duży ciężar, ale fajne rozciągnięcie. Alright. Jedno nóż. Chwilę złapiemy oddech, bo ja wejdę, to nie wyjdę. Jedna, druga, finito, hyperextension, wznosy na wersce rzymskiej i łydka. Nie tyle, że ciężar, tylko w tej drugiej jest takie palenie, że pięknie. Złapię oddech, jest po czym. Okej. 20 dni. Te mięśnie, dobrze, kto złapią takiego bólu, bo później na scenie trzeba też trzymać cały czas te mięśnie. Tydzień przed już nóg nie robię. A potem giry bolą jak po dobrym treningu po takich zawodach. Bo cały czas mocne spięcie.
Mam wrażenie, że sam do siebie mówię. Rozmawiacie czasami ze sobą? Nieraz chyba rozmawiasz czasami ze sobą? Tłumaczę. Tak? To bierzemy te same leki chyba. I wiem, że trening był naprawdę dobry. Fak, olej, męcz się. Ale mi przyszła myśl do głowy. Jak to wykorzystać ciężarem? Ławkę rzymską ustawić w tą stronę, to opuścić, bo tak pomiędzy się zmieści, dołożyć ciężar i z ciężarem. Ale wtedy albo gdzieś na kark, albo po prostu by musiał być wąsko trzymany, aczkolwiek by musiał to być wyżej. Może za nisko? Wykombinuję coś. Dawaj, leć. Dupę to piąłeś? No. Na początku nie później. I została jeszcze łydka do zrobienia. Dobra? I oddalał, nie? No, jest ustawiona. Leci? No dobrze. Oh.
W ten oto sposób zakończyliśmy trening nóg czworogłowych, dwugłowych i łydek. Jak zawsze, wcześnie rano pół godziny cardio, cały czas 20 dni pozostało. Później trening vacuum, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a dopiero pierwszy raz jest na kanale, to jak się cofnie trochę filmów, to tam cały ten trening pokazuje i omawiam, się troszeczkę zmienił, ale niedużo, wystarczy konsekwentnie robić to dzień za dniem i naprawdę przynosi to korzyść. Także tak to by wyglądało. Jeszcze sobie dorobię pośladek i dwójkę przy plecach, jak robię. Też tam będą RDL, hyperextension, jeszcze jakieś wykopy osobno, bo to przed staną jest dosyć istotne. Co do jedzenia i różnych tam rzeczy, osobny odcinek już niedługo. Ciężko zebrać się, żeby coś nagrywać, bo to brak energii, głowa nie taka, ale to zawodnicy wiedzą, to jest po prostu normalne, że im ta forma lepsza, tym to samopoczucie nie jest aż takie dobre, jak powinno być, aczkolwiek nie narzekam, bo tak to musi być i dlatego nie każdy to może robić, bo nie każdy takie rzeczy po prostu toleruje, wytrzymuje i jest w stanie w tym wszystkim gdzieś tam cały czas funkcjonować. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście, za wsparcie, za pozytywne komentarze, za to, że piszecie do mnie. Staram się na Instagramach czy tutaj odpowiadać każdemu, chociaż tam emocjonką łapka w górę, bo nie jestem w stanie się rozpisywać, aczkolwiek nieraz naprawdę są tak miłe wypowiedzi, że postaram się chociaż napisać kilka słów, aczkolwiek, no mówię, zajmuje to sporo czasu, może kiedyś więcej będzie tego czasu na to wszystko, aż mi w papie zaschło. Dobry trening. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bądźcie czujni, bo to już niebawem z zawodów. Różne rzeczy, vlogi się pojawiają, zładowania, cudowania. Obym tylko miał kamerę. Kamera będzie, tylko żeby były chęci. Pro50 już niebawem. Może będzie, może nie, ale koszulkę możesz mieć u siebie. Kontakt na Priv, na Messengerze lub Instagramie. W opisie zostawię linka, jak jest mój Instagram, tam pisać. Do 13 września, piątku, zbieram zamówienia, a później koniec. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia, cześć. Ale się nagadałem na sam koniec.